dzisiejszym serwisie mamy relację z uroczystego przekazania kluczyków do nowego samochodu dla słupskich joanitów. Byliśmy również z kamerą na środowym koncercie, którego gwiazdami byli słupski pianista jazzowy Leszek Kułakowski i legendarny trębacz Tomasz Stańko. Słupska placówka chrześcijańskiej organizacji humanitarnej joanitów działa w mieście już od 19 lat. Zajmuje się przede wszystkim wsparciem socjalnym dla najbardziej potrzebujących, organizowaniem kursów pierwszej pomocy, opieką nad osobami starszymi i zabezpieczaniem medycznym imprez masowych. Kolejną działalnością joanitów ma być wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w tym ma nowy samochód, który placówka otrzymała od doktora Tessen von Heidebrecka, przedstawiciela niemieckiej placówki bezpośrednio wywodzącej się od rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego. W poniedziałkowy ranek w Urzędzie Miasta nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu, w którym uczestniczył wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Klaudiusz Dyjas, przedstawicielki słupskiej placówki joanitów i goście z Niemiec z Ralfem Bronhorstem, jednym ze współtwórców filii na czele. Warto wspomnieć, że dzięki nowemu samochodowi słupski MOPR będzie mógł tworzyć kolejny etat dla pracownika zajmującego się asystenturą osobom niepełnosprawnym. Spotkanie zakończyło się uroczystym przekazaniem kluczyków pod słupskim ratuszem oraz tradycyjnym ochrzczeniem pojazdów butelką szampana. Na szczęście odbyło się bez zadrapań lakieru i potłuczonych szyb. W środowy wieczór na scenie Filharmonii Sinfonia Baltica wystąpili dwaj wybitni jazzmeni, pianista i kompozytor Leszek Kułakowski oraz trębacz Tomasz Stańko. Koncert ten odbył się w ramach 20. Komeda Jazz Festival. Leszek Kułakowski urodził się w 1955 roku w Słupsku, w którym mieszka do dnia dzisiejszego i w którym do spółki z żoną Reginą organizuje kolejne edycje Komeda Jazz Festival. Jako ceniony pianista i kompozytor ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień branżowych, jak choćby Grand Prix Festiwalu Jazz nad Odrą w 1980 roku. W 2003 roku otrzymał od ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złoty Krzyż Zasług. W swojej muzyce doskonale łączy europejski jazz z muzyką klasyczną i współczesną, czym zyskał uznanie krytyków na całym świecie. Leszek Kułakowski jest także doskonałym pedagogiem i teoretykiem jazzu. Jako profesor zwyczajny jest również wykładowcą na Akademii Muzycznej w Gdańsku, której to rektorem w latach 2005-2012 był jego brat Bogdan Kułakowski. W trakcie wczorajszego koncertu Leszek Kułakowski po raz pierwszy zaprezentował materiał ze swojej najnowszej płyty pod tytułem Looking Ahead, która swoją sklepową premierę będzie miała 22 listopada. Warto wspomnieć, że znany amerykański jazzman Eddie Henderson na swoim przygotowywanym właśnie albumie umieści jedną z kompozycji Leszka Kułakowskiego. Utworem tym będzie Spring. Kolejną gwiazdą środowego koncertu był legendarny polski trębacz jazzowy Tomasz Stańko, który wraz z Davidem Virelessem, Tomasem Morganem i Geraldem Cleaverem stworzył projekt Tomasz Stańko New York Quartet.
Pochodzący z Rzeszowa muzyk w 1963 roku rozpoczął współpracę z patronem słupskiego festiwalu Krzysztofem Komedą. W tym samym roku, będąc członkiem kwintetu Komedy, zadebiutował na Jazz Jamboree. W tamtym czasie współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem i Andrzejem Trzaskowskim. Kolejne dwie dekady ugruntowały pozycję Stańki jako jednego z najważniejszych jazzowych instrumentalistów, mającego olbrzymi wpływ na kształt współczesnego jazzu. W 1985 roku stworzył wraz z Witoldem Reckiem, Januszem Skowronem i Tadeuszem Studnikiem skład Free Electronic, uznawany przez krytyków za jeden z najbardziej nowatorskich brzmieniowo projektów w tamtym okresie. Tomasz Stańko stał się jedną z najważniejszych gwiazd największego europejskiego wydawcy jazzowego szwedzkiego ECMU. Od 2000 roku muzyk regularnie plasuje się w dziesiątce najlepszych trębaczy świata według magazynu Downbeat. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Krzysztofa Komendy, taki Tomasz Stańko ma za sobą romans z branżą filmową. Oprócz blisko 20 ścieżek dźwiękowych do filmów takich jak Egzekutor, Poniedziałek, Reich czy Mała matura 1947, pochodzący z Rzeszowa trębacz ma na swoim koncie niewielkie epizody aktorskie we wspomnianym już Poniedziałku Witolda Adamka i Ciszy Michała Rosy. Ilość branżowych nagród i odznaczeń Tomasza Stańki przyprawia o ból głowy. Jest pierwszym laureatem ustanowionej w 2003 roku nagrody European Jazz Prize, kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i zdobywcą kilkudziesięciu wyróżnień, m.in. paszportu polityki, jak i 8 Fryderyków. Regularnie wygrywa również plebiscyty organizowane przez wydawane od 1965 roku czasopismo branżowe Jazz Forum. Nad środowym koncertem Tomasza Stańki unosił się duch polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. To właśnie jej artysta mieszkający obecnie w Nowym Jorku zadedykował swój najnowszy album pod tytułem Wisława.